Cześć, witam was w kolejnym odcinku z serii Gołębiowo. A dzisiaj pokażę wam kolejne jajka od gołębi powików w 2019 roku. Od tej pary. Tutaj jest samiec, tutaj samica siedzi na jajkach. Mają dwa jajka. Już od nich mam dwa młode z czterech jajek. I bardzo się z nich cieszę. Myślałam, że będzie tylko jedno, ale jednak jest dwa. Bardzo mnie ciekawi, jakie teraz wyjdą, czy wyjdzie biały, czy jakiś inny, czy wyjdzie czerwony, czy siwy. Wolałbym czerwonego, ale i tak się będę cieszył, jaki wyjdzie, aby był zdrowy i by przeżył. Termin na wykluwanie się dokładnie nie wiem na kiedy jest, ale już tak z 5-6 dni siedzą. W sobotę się zniosła pierwszym jajkiem, w poniedziałek drugim. No to 5 dni siedzą. Dzisiaj jest 1 czerwca, czyli termin jest na 11 czerwca. Tutaj teraz samic. Samiczka sobie siedzi. Dzisiaj samczyka wypuściłem, żeby sobie polatał trochę. I latał sobie, garłacza również wypuściłem samca, bo samica też siedziała. Więc może teraz pokażę wam jajka. Widzicie tam jajka. Samica bardzo dobrze broni jajka z samcem. W odróżnieniu do garłaczy, one w ogóle nie bronią jajek. Napiszcie mi w komentarzu, czy garłacze wychowają młode, bo ja słyszałem, że nie wychowają, albo jajko zgniotą, albo nie wykarmią, więc napiszcie mi. Powinny wyjść gołębie albo siwe, albo czerwone. Ale jak dobrze wiecie, ostatnio wyszedł siwy i biały. Ten siwy nie miał takiego ogona jak matka, tylko jak ojciec. Więc po ojcu też troszeczkę ma coś. Usiadły 27 maja. I termin jest na 11 czerwca. Więc to będzie wszystko w dzisiejszym odcinku. Subskrybujcie mój kanał, zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się. Cześć.